Po prawej stronie, bo ja mam do szterku, to wiesz. Będę widział, nie? 65. Kierunek Sokolniki Walich Nowy. Gotuj się! Gotuj! Jedziemy. Ruszaj, Stanisław. Jedziesz też? Sami? To później. Nie ważne, pan już tak na ten temat może, po jest taka rzecz, teraz jedziemy, wrócimy za chwilę do, tam nad, przy stałym cmentarzu, już są osoby wyznaczone, będzie również wiązanka kwiatów i jest napisane chwała poległym, uczestnicy na drugiej szarfie, uczestnicy rajdu, żebyście wiedzieli o wszystkim. I tam będą złożone również znicze, dwa znicze i tam nas pan Juszczak tylko wprowadzi na chwileczkę i zaraz później będzie patrząc na zegarek, jedziemy za Stanisławem pilotem, jedziemy do Goku, do Sokolnik, tam sobie możecie postawić rowery, jeszcze się ogarnąć, to tam ubikacja, nie ubikacja. I tam będziemy mieć, najpierw będzie kawa, żebyście wiedzieli, bo później nie ma na duża sala. Najpierw będzie już zastawione stoły kawą i ciastem i owocami. Natomiast i będzie taki krótki 30-minutowy wykład pana Juszczaka na temat tego cmentarza i tych terenów. Następnie później zostanie podane bigos i kiełbasa, żebyście się wiedzieli jak najeść, bo to też ważne. Wojtek, czujesz? Ruszamy. Ruszamy. Moloczko, zdążymy. Później się zawsze. A jutro jedziemy? Do Sokolnik powrót. Tą samą drogą? Zatrzymajmy się teraz. Pani Janie, teraz chwileczkę, żeby już nie tego. Niech wszyscy przyjdą. Tam na gdzieś jeszcze odpocznie grafik dać Panie, a światłość wieku i stanie hej sieci. Nie odpoczywają w pokoju wiecznie mały. Proszę teraz, proszę by Pana przedstawić, chciałbym Pana Jana Juszczaka, Pana Profesora, który jest takim naszym po prostu ikoną. Bardzo proszę Pani Janie troszeczkę, żeby Pana widziano i proszę teraz o zabranie głosu na tym cmentarzu, parę słów trzeba powiedzieć. Mile Państwa witam, bo mi bardzo jest miło, to, że to co wiem przekazuję ludziom, wiecie, bo niedługo mnie zakopią. Piszę wprawdzie, ale nie wiem czy mnie Święty Piotr nie powoła, bo jestem no, wysoko poborowy, bo tu ludzie przybyszą przyjmują serdecznie. Ale nie mam tu nikogo i jak tylko przyszedłem, tośmy zaczęli ten cmentarz porządkować. Miałem nauczyciela takiego, może niech Państwo znają, Ciachla, społecznik. Tak. I potem, jak musiałem odejść na emeryturę, bo latka nastały, no to trochę niestety nie wszyscy to lubią, ale systematycznie zaczęliśmy od 2010 roku tu robić, a teraz się bardzo cieszę, że jakoś porwałem więcej ludzi. Władzę chcę pochwalić pana, obecnego pana wójta, prawda, że robimy wszystko, tylko nie może biedak inwestować, bo to nie jest własność gminy, rozumiecie? Takie są podobne przepisy. Bo ja się też domagałem, no dobrze, jakiś pieniążko widział, to wszystko kosztuje, nie? To,
a skąd biorę, nie będę się chwalił te pieniądze. Oczywiście nie są z kradzieży, ale teraz do rzeczy. Cmentarz istnieje od marca 1811 roku. Dzięki temu, że trochę się uczyłem w życiu dość dużo, to nie znaczy, że nie byłem może taki zdolny, ale dużo się uczyłem. I nauczyłem się również łaciny. I przeglądając książki, tak zwane w archiwum książki zejścia się wtedy nazywały, wyczytałem notatkę po łacinie, że przy drodze do Walichnów ksiądz dziekan z Wieruszowa dziękuje proboszczowi, że urządził cmentarz przy drodze do Walknów, bo wtedy Walknowy mówiono, i w Ochędzynie, bo dlaczego również w Ochędzynie? Bo Sokolniki, parafia Sokolniki obejmowała również Ochędzyn. Dopiero w 1922 roku tam powstała ta. I oni tam mieli kaplicę, ale codziennie msza się nie odprawiała, tylko były tam pochówki, ale cała administracja była w Sokolnika. A dlaczego tu? Gdzie był pierwszy cmentarz? Pierwsze cmentarze wszędzie na świecie, mogę powiedzieć, były przy kościołach. Był kościół i przy tym był cmentarz. Tworzono taką rodzinę. Jak zaczęły powstawać kościoły. Nie od razu po narodzeniu Chrystusa, bo przecież tu chrześcijaństwo przyszło dopiero później, jak wiemy, chrzest polski i tak dalej, nie? To już nie będę przypominał. Otóż po zaborach te ziemię opanował cesarz Napoleon. I on wprowadził swoje prawa, tak zwany kodeks napoleoński. I na podstawie kodeksu napoleońskiego było tam zapisane, że cmentarze nie mogą być chyba przy kościołach. Bo jeszcze, bo tu otworzono z naszych terenów do Prosny księstwo warszawskie. Wiecie, że cmentarz już u świętego Rocha jest cmentarz koło kościoła Świbiej i tam dalej na zachodzie. To chyba nie zmyślam, tylko mówię prawdę. Otóż może i przewidziano, że wtedy rodziło się bardzo dużo ludzi, bo jak to jest za ich plecami, tu jest morga ziemi i co? Zapełnił się niedługo, bo wiecie, tu leży, to ja obliczyłem, 5,5 tysiąca ludzi, tylko mogłem się pomylić o 50, albo w lewo, albo w prawo, bo policzyłem na podstawie dokumentów oczywiście. Okazał się za mały i na przykład jak w 1847-48 panowała cholera, to tu zmarło w ciągu roku, w ciągu tych dwóch lat ponad 200 ludzi. To było, tak było, że w jednym dniu były trzy pogrzeby. Nagrobek kucharza dworskiego. Skąd ja to wiem? Trzeba dużo czytać, żeby szperać to w tym między tam. Wierszami, tak, nie. A to historii nie ma i to szkoda. Szkoda, że nie ma tej najnowszej historii. To nas by najbardziej interesowało. Tam właśnie postawiliśmy tablicę, która mówi, że to cmentarz. Nie wiemy, tu były tablice jakieś. A szkoły nie przychodzą skąd takie harcerze, coś. Pani Janie, jeśli tam leży taki bardzo powstanie, czy ktoś tam, tak? Pani Janie? Pani Janie, teraz tam ktoś jakiś zasłużony tam jest, nie? Tam jest właśnie uczestnik powstania. Ten tutaj ten krzyż taki ozdobny. Ale mówili mi starsi, bo już zmarli, że po lewej stronie tego leży pięciu,